Miasto Międzyrzec wydzierżawiło szkole, działkę, na której się znajdujemy. Znajduje się na nim budynek murowany, który Rada Rodziców własnymi siłami przy wsparciu sponsorów wyremontowała. Spotkaliśmy również panią w tym momencie przy pracach kolejnych na tej działce. Jak doszło do realizacji tego pomysłu? W ogóle skąd pomysł na to, żeby tym budynkiem się zająć? Jak wyglądały prace? Kto się najbardziej przysłużył? Czy było trudno i czy jednak w Międzyrzeczanach bije serce współpracy i współpomocy? Może zacznę od tego, że tutaj było dwóch panów, którzy próbowali podjąć się remontu, ale z racji parytetu przypadło to mnie w udziale. No i jak widać, po długich miesiącach, 9, udało się ukończyć ten remont. Czy było trudno, czy łatwo? Powiem tak, okres zimowy był przestojem, no wiadomo, z powodu pogody. Ja podjęłam się tego remontu tak właściwie z biegu. Dostałam propozycję, przemyślałam to chwilkę, dobrze, wchodzę, to zrobię. Oczywiście nie robiłam tego sama. Włączyły się do tego inne panie z Rady Rodziców, włączyły do tego swoich mężów i jak widać, podkreślę, jest efekt. Jak to wyglądało na samym początku? Na samym początku to był budynek w bardzo opłakanym stanie, jeżeli chodzi panu o stan techniczny. Ten budynek jest troszkę przebudowany, bo on miał tylko jedno wejście. W tej chwili znajdują się dwa wejścia. Wejście było tylko od strony południowej, od której stoimy, i były tutaj dwie bramy. Pomyśleliśmy, że dobrze będzie, żeby prawda, brama była na przestrzał, a za tą bramą drugą jest patio, w którym dzieci też z którego też dzieci mogą korzystać. Komu należą się największe podziękowania? Największe podziękowania należą się sponsorom, którzy nie zawiedli. To byli ludzie z terenu i okolic Międzyrzeca. Były też osoby z Białej Podlaskiej, z gminy Drelów. Naprawdę tych ludzi był ogrom, a ich dobroć i prawda szczodrość zaskakuje. Naprawdę, to jest tak przyjemne. I gdyby nie to, że po prostu nie zaplanowałam tego należycie, myślę, że remont byłby wykonany w 2 miesiące. Jaki pomysł na wykorzystanie tego budynku, tej działki, tej przestrzeni, tego miejsca? To jest teren ogrodzony, jest tutaj ogrodzenie, jest zamknięty, to jest teren zielony, ma odremontowany budynek i planujemy, aby dzieci, uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego mogły tutaj przychodzić w ciepłe, czy nawet i w chłodniejsze dni, spędzać czas na świeżym powietrzu, uprawiać działkę, prawda, jakiś ogródek, czy zioła, czy kwiaty. Są tutaj nawet pomysły, że dzieci będą przychodziły, wykonywały jakieś prace ręczne, coś z gliny. No bo to jest całkiem sympatyczne miejsce dla tych dzieci. Spotkaliśmy panią podczas pracy przy kolejnym projekcie, ścieżka sensoryczna. I to, co mnie urzekło, i też chciałbym może chociaż ze dwa zdania komentarza. Większość tego betonu w wiadrach przywożona od jednej z firm samochodem osobowym prywatnym. Tak, dlatego że firma Mikpol, z której biorę ten beton, w tych wspomnianych wiadrach i przywożę je samochodem osobowym, u nich to jest odpad. Firma Mikpol wykonała tutaj olbrzymią prawda, darowiznę, bo podarowała nam beton na całą tutaj powierzchnię, wylewkę. Posadzkę zrobił ktoś inny, była to firma pana Mariusza Domańskiego z Pościsz, jak dobrze pamiętam, Darmar. Czyli małymi kawałkami, darami serca, odpadkami tak naprawdę, coś co pozostaje, nie jest wykorzystane. Pani potrafiła na to znaleźć odpowiednie, właściwe zastosowanie. Powiem tak, korzystaliśmy z odpadów, kawałków, ale dostawaliśmy również pełnowartościowy towar, na przykład wspomnę tutaj o pokryciu dachowym. Tak.
Blachę podarowała firma z Białej Podlaskiej, firma Orion, pana Sacewicza, za co również serdecznie dziękujemy. Pan Mariusz Wasiluk ze swoją ekipą, firma Mario, wykonała dach również w czynie społecznym. Wspomniana posadzka od pana Domańskiego też w czynie społecznym. Kolory biało-niebieskie, tak miało być? Tak, z zamysłem był styl sielski. Myślę, że pojawią się jeszcze elementy ludowe, które wzmocnią ten styl, nad którym, prawda, pracowałam. I na koniec ta ścieżka sensoryczna. Wydawałoby się, że no, kobieta, no. A pani się wzięła za beton, za kopanie, za wylewanie, za wyrównywanie tutaj. Widać efekty. Czy jestem z siebie dumna i czy to jest właśnie podopiecznym wychowanką ośrodka? Tak, to jest dla naszych dzieci. Wychodzę z założenia, że jesteśmy tyle warci, ile możemy dać innemu człowiekowi. Zaczynamy od prośby czy od marzenia? Może zacznijmy od prośby, bo tutaj gospodarzem przez wiele lat tego miejsca, tej działki były warsztaty terapii zajęciowej. Od kiedy, prawda, przeniesie się ze swoją siedzibą w inne miejsce, dzieci z ośrodka mogą korzystać z tej działki. Warsztaty terapii korzystały z tego kilkanaście lat. Mamy nadzieję, że władze Międzyrzeca również pozwolą specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu na dzierżawę kilkunastoletnią. A jeżeli chodzi o marzenie, to moim wielkim marzeniem jako rodzica jest to, aby ta działka i ten budynek, pieszczotliwie przez nas zwana altanką, była również wykorzystana podczas wakacji. Chcielibyśmy, aby, prawda, przynajmniej przez 10 dni zorganizowały tutaj władze przy, prawda, wsparciu sponsorów 10-dniowe półkolonie dla naszych dzieci. Nasze dzieci nigdy nie korzystają, są po prostu wyłączone z takich, prawda, półkolonii, bo one są chore. I tutaj nie byłby to wielki koszt i wielkie przedsięwzięcie logistyczne, tym bardziej, że wspominała pani, że to dla kilku osób, góra 10, przez okres kilku godzin w ciągu dnia i na te 10 dni. I tak najważniejszym to elementem tej całej układanki byłoby po prostu to, żeby kilka z firm, jedna dziennie, obiad dla tej całej grupy zasponsorowała. Tak, byłoby to, prawda, jakaś atrakcja dla dzieci, że mogą zjeść w innym miejscu, na świeżym powietrzu w altanie. No i tutaj myślę, że jeszcze jedną rzeczą, nad którą trzeba się pochylić, to jest fakt, żeby znaleźć opiekunów dla tych dzieci. I będą potrzebne na to pieniądze, chyba że znajdą się tacy, którzy w wolontariacie wykonają swoją pracę. Bardzo chętnie, bardzo miło będzie to widziane z naszej strony.